Tak się składa, że kończymy ten cykl poświęcony historii myśli politycznej docierając do wieku XIX, a przez to stulecie już wyglądamy w czasy nam współczesne. I to zakończenie wydaje się mało optymistyczne, bo też przychodzi omówić dzisiaj no, tych myślicieli, którzy szczególnie ponurym cieniem odczytanie swoich dzieł. Można tak powiedzieć, przesunęli w wiek XX. Mam na myśli Karola Marksa i Fryderyka niczego. Ale bez tych dwóch myślicieli, rzeczywiście trudno zrozumieć to, co działo się w wieku XX i to, co dzieje się w wieku XXI. Ale na tej nucie może trochę przygnębiającej z punktu widzenia całej naszej serii, całego naszego cyklu. Bynajmniej nie zamierzam poprzestać. Liczę na to, że właśnie. Zaraz nie wiem, czy nie ma sprzężenia jakiegoś. Liczę na to, że ta druga część naszego spotkania, poświęcona poezji patriotycznej, którą zebrała w, w bogatym wyborze w swojej antologii moja żona dopisuje jakby odpowiedź na, na te wyzwania, które niesie za sobą ponure dziedzictwo filozofii politycznej Karola Marksa i Fryderyka Niczego. Tam jest nasza ucieczka, tak przynajmniej wyobrażałem sobie to dzisiejsze spotkanie z takim właśnie, może nie happy endem, ale jednak źródłem nadziei, które bije z poezji, które bije z patriotyzmu. Które pozwala nam w tym czasie niepewności, w czasie pokus totalitarnych, pozostać sobą, pozostać kimś. Otóż jest takie powiedzonko ukute w wieku XIX, że Francuzi zrobili rewolucję, Anglicy. Budowali sposoby jej uniknięcia w swojej filozofii politycznej, zaś Niemcy przeprowadzili rewolucję w duchu. I rzeczywiście jest jakieś ziarno prawdy w tym stwierdzeniu, którego część tylko niewielką będziemy mogli dzisiaj spróbować i to rzecz jasna w bardzo skrótowy sposób, a mianowicie tę część, która mówi o dziedzictwie niemieckiej filozofii, bo ona jest na pewno najważniejsza dla myśli politycznej wieku XX. Na niej po dzień dzisiejszy żerują także modni dziś filozofowie francuscy czy włoscy, o których na końcu kilka słów powiem. Pominę zatem i żałuję bardzo myśl liberalną brytyjską, tę, która uczy, jak omijać rewolucję, ale która jednocześnie toruje jej drogę, która mości drogę dla pewnego sposobu odczytania. Tej myśli, o której dzisiaj będę troszkę więcej mówił, myśli Fryderyka Niczego, tej myśli, która szuka ucieczki od wolności. Paradoksalnie liberalizm taką ucieczkę od wolności także <laughs> współcześnie umożliwia, ale to zastrzeżenie tylko chcę uczynić, że skupiam się wyłącznie na właściwie dwóch myślicielach dzisiaj przede wszystkim i na kontekście ideowym, w którym ich myśl dojrzewała. Ponieważ wydaje mi się, że ich dziedzictwo jest szczególnie ważne, wpływowe, niebezpieczne i warte w związku z tym chwili namysłu, byśmy potrafili do tego tak. dobrze. dobrze. Dziękuję bardzo. Otóż. Może troszkę wyżej. O, dziękuję. Otóż. Karol Marx. Nawiązywał w oczywisty sposób do dziedzictwa Hegla, o którym mówiliśmy na poprzednim naszym spotkaniu, a razem, wspólnie byli, jeżeli można tak powiedzieć, dziedzicami niedokończonej rewolucji francuskiej. Niedokończonej w tym sensie, iż nie przyniosła ona spodziewanego raju na Ziemi, otworzyło piekło dla wielu tysięcy, dziesiątków tysięcy, a w końcu milionów mieszkańców Europy którym zdobycze rewolucji francuskiej rozniosła na wszystkie strony kontynentu armia napoleońska z tym co było dobrego w tych zdobyczach i z tym co na pewno było złego co burzyło porządek moralny ale to co wydaje mi się szczególnie warte podkreślenia dla zrozumienia genezy myśli Marksa to jego związek z tak zwaną lewicą hegloską. Hegel bowiem zostawiając swoje dziedzictwo filozofii politycznej pozostawił je otwartym na zasadniczą wątpliwość, czy trzeba je odczytywać jako apologię, pochwałę stanu zastanego, pochwałę monarchii pruskiej w roku 1831, kiedy Hegel zmarł, czy należy raczej Odczytać je zgodnie z duchem filozofii Hegla jako wezwanie do przezwyciężenia tego obecnego stanu, do przezwyciężenia tego obecnego stanu, zanegowania w imię wiecznego, nieskończonego procesu dialektyki. Hegel, doprowadzając swoją myśl do wniosku, iż wolność jest uświadomioną koniecznością, iż rzeczywistość jest zawsze rozumna, Otworzył tym samym drogę dla prawicy, która była gotowa wykorzystać taką, takie zdanie Hegla do pochwały tego stanu rzeczy, który utrwalił się w monarchii pruskiej wtedy. Ale lewica odpowiadała na to właśnie powołaniem na ową zasadę dialektyki, na ciągłe znoszenie w procesie historycznym stanu obecnego, na to ciągłe przeczenie tym co szczególnie przyciągało uwagę wśród filozofów ruchu młodoheglowskiego była walka z chrześcijaństwem, bo trafnie odczytali, że fundamentem porządku, który chcieli obalić, jest chrześcijaństwo. Sam Hegel chrześcijaństwa nie atakował wprost, starał się utrzymać, można tak powiedzieć, taką no, nie, niekonfrontacyjną postawę w stosunku do protestantyzmu będącego filarem monarchii pruskiej. Natomiast jego młodsi uczniowie, tacy jak Dawid Strauss, czy Bruno Bauer, czy wreszcie Ludwig Feuerbach, skupili swoje, no, jeżeli można tak powiedzieć, filozoficzno-publicystyczne wysiłki na osobistej walce z Panem Jezusem, to... Dawid Strauss w swojej książce Życie Jezusa, w której przeczył historyczności Zbawiciela, Bruno Bauer, czy właśnie wspomniany Ludwig Feuerbach, najbardziej znany z nich wszystkich, przede wszystkim poprzez swoje dzieło o istocie chrześcijaństwa z 1841 roku, w którym to dziele wprowadził pojęcie alienacji, czyli wyobcowania. Chrześcijaństwo, religia w ogóle, ale chrześcijaństwo w szczególności jest narzędziem wyobcowania, to znaczy sprawia, że myśląc o rzeczywistości pozaziemskiej, Wyobcowujemy się z tej jedynej rzeczywistości, która jest nam dana, ziemskiej i pozwalamy, by ktoś inny przejął kontrolę nad naszym życiem tutaj, licząc na nagrodę za naszą pokorę, za, naszą, za nasze ofiary ponoszone tutaj na tej ziemi. W największym skrócie, religia ma swoje źródło wyłącznie w strachu i ignorancji. Ta prowokacyjna teza połączona zresztą u Feuerbacha no, można nazwać jego postawę greckim słowem solipsyzm, to znaczy przekonaniem, że właściwie istnieje tylko on sam. Tylko jego ja się liczy. W pewnym sensie zapowiada bardzo wyraziście tendencję myśli współczesnej, walka z chrześcijaństwem i skrajny egotyzm, egocentryzm, skupienie wyłącznie na własnej osobie, która jest ważniejsza od nie tylko Boga którego istnienie jest zaprzeczone, ale od wszystkich innych osób. W tym kierunku po części pójdzie także myśl Fryderyka Niczego, o czym za chwilę będę mówił. Najpierw jednak o Marksie, który z tym ruchem młodoheglowskim był początkowo utożsamiany. Urodzony w 1818 roku w Trewirze, czyli na zachodnich rubieżach Rzeszy Niemieckiej. Marks był Niemcem pochodzenia żydowskiego. Obaj jego dziadkowie byli jeszcze rabinami. Natomiast już ojciec przyjął to, co nazywa się haskalą, czyli oświeceniem żydowskim. Uznał, że trzeba zmienić imię, ochrzcić się, oczywiście w jednej z wersji protestantyzmu. I w takim duchu asymilacji w kulturze niemieckiej wychowywał swojego syna. Marx ukończył bardzo szybko uniwersytety. Już w roku 1841 obronił swój doktorat na, na filozofii, no najpierw w Bonn, a później sam doktorat ukończył w Wienie doktorat który nawiązywał do klasycznej materialistycznej myśli greckiej doktorat nosił tytuł różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody zajmując się tym właśnie co Demokryt i Epikur a więc obaj materialistycznie zorientowani filozofowie starożytności mieli do powiedzenia w swojej w pewnym sensie polemice z religijną wizją świata Mark sam w cichości, można tak powiedzieć, ducha, a raczej w wybuchach w namiętności tego ducha tyle, że no, niepublicznie dawał temu wyraz, pisywał poezję jako nastolatek poezję namiętnie antychrześcijańskie, a nawet antyreligijne. Napisał poemat zatytułowany Oulanem, co jest odwróceniem imienia Emanuel, poemat satanistyczny. W samej swojej treści, także i ta namiętność jakby walki z Bogiem, zmagania się z Bogiem, którą można różnie odczytywać, czy jako dziedzictwo no, zmiany wiary, przodków przez ojca, czy jakby atmosferę epoki, która bynajmniej nie tylko odciskała się w środowiskach zasymilowanych Żydów, ale w jakimś kryzysie niewątpliwym chrześcijaństwa europejskiego już wtedy, w pierwszej połowie XIX wieku. W każdym razie ten, jeżeli można tak powiedzieć, etos walki z chrześcijaństwem był, zwłaszcza w początkach jego filozofii, bardzo ważny, namiętny. Ale im bardziej dojrzewała jego myśl, tym bardziej jakby religia stawała się drugoplanowym obiektem ataku. Uznał, Samą walkę z religią także, gdyby się na niej skupić, tak jak skupiał się Feuerbach, za rodzaj alienacji właśnie. Trzeba zmienić warunki życia społecznego, trzeba wyzwolić człowieka tu i teraz, nie tylko z religii, ale z jarzma no, rozmaitych zależności, poddaństwa um, społecznego. To, co dla Marksa było szczególnie ważne, ujawniło się już w pierwszych jego tekstach dojrzałych, a więc w przyczynku do krytyki heglowskiej filozofii prawa, gdzie po raz pierwszy już jako 25-letni człowiek przedstawił swoją wizję misji proletariatu. To znaczy trzeba skup połączyć swoją wizję indywidualnego wyzwolenia, z potęgą klasy, całej grupy społecznej, która jest najbardziej wykluczona, najbardziej prześladowana i w związku z tym zdolna do najbardziej efektywnego buntu. Trzeba jednocześnie zwrócić całą praktyczną pracę rewolucjonisty, już nie filozofa, ale rewolucjonisty, na to, żeby uświadamiać ten proletariat o jego położeniu, przekonywać go o tym, jak złe jest jego położenie, a żeby właśnie religia nie odciągnęła go. Od, od walki klasowej, od walki politycznej, żeby także jakiekolwiek inne okoliczności kulturowe, społeczne nie ograniczyły woli walki w proletariacie. I w tej perspektywie stwierdził Marx, że krytyka nieba przeobraża się w krytykę ziemi, krytyka religii, w krytykę prawa. Krytyka teologii w krytykę polityki. O to mu ostatecznie chodziło. Zostawił za sobą, można powiedzieć, ten etap satanistyczno-antyreligijny, jako no, pewnego rodzaju drogę dojścia do swojej filozofii politycznej. Te drogę znaczą następnie jego koncepcje związane z alienacją pracy. Rozwijane w 1844 roku, prawda? Przedstawiające, jak no, robotnik traci prawo do wytworu w swojej pracy, jak pieniądz odgrywa tutaj kluczową rolę. Zresztą rozprawa o pieniądzu Marksa jest pełna tak zjadliwego antysemityzmu. Nie było chyba większego antysemity niż Karol Marks, jeśli idzie o jego teksty, namiętnie antyżydowskie. Właśnie związane z rolą Żydów, w, no, że tak powiem, w urzeczowieniu pracy, w, w wykorzystaniu pieniądza. Co mówię, żeby no, nie, nie utożsamiać Marksa wyłącznie z jakimś, no że tak powiem, z jakimś jednostronnym obrazem. W 1845 roku Marks opublikował swoje, znaczy op, napisał, nie opublikował napisał swoje, Słynne, nauczane jeszcze za moich czasów na studiach, tezy o Feuerbachu. Ogłoszone zostały dopiero w roku 1888. Ta teza, najczęściej przytaczana, najczęściej powtarzana, to jest teza 11, która mówi o tym, że filozofowie dotąd rozmaicie interpretowali świat. Chodzi zaś o to, aby go zmienić. A więc istotna zmiana, jaką proponuje Marx, to jest przejście od filozofii teoretycznej do działania. Filozof nie powinien teoretyzować, powinien zmienić świat praktycznym działaniem. A więc filozof musi być rewolucjonistą. I to jest bardzo, powiedziałbym, powszechnie przyjmowany zwrot w filozofii w wieku XX i XXI. Tak się traktuje no, na bardzo wielu katedrach filozofii na Zachodzie rolę filozofa rewolucjonizować swoich studentów, wpływać na to, by ci poszli na barykady, poszukać takich, którzy by na barykady pójść mogli, jeżeli nie studenci. Tak jak to w 1968 tylu profesorów porwało akademickich za sobą. Nie tutaj, nie w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w wielu innych ośrodkach akademickich Zachodu. A później będą to poszukiwania. A może imigranci będą tymi wymarzonymi, tym nowym proletariatem, który uda się pociągnąć do walki rewolucyjnej. To jest właśnie dziedzictwo Marksa poszukiwanie tego materiału palnego, który filozof będzie mógł swoją pracą. Uruchomić. Ale jednocześnie Marx zdawał sobie z tego sprawę, że przy takim nastawieniu mamy do czynienia z pewnym paradoksem. A mianowicie w trzeciej tezie o Feuerbachu stwierdzał, iż nie wystarczy powiedzieć, że ludzie są wytworami warunków i wychowania. No bo jakby to mówi filozof taki jak Marx, prawda? Jesteście. Wytworem zniewolenia klasowego, i, i prawda, ja wam to mówię, musicie, musicie to zmienić. Ale przecież on sam też jest warun wytworem wychowania, prawda? jakichś warunków społecznych, w których, którego ukształtowałem. Zdając sobie z tego sprawę, Marx stwierdził, że jedynym sposobem na zniesienie tego, usunięcie tego, tej sprzeczności jest rewolucyjna praktyka. Tylko w niej znosi się podział na wychowawcę i wychowywanego. To jest to przekonanie, że jak angażujemy się w rewolucję, no to ponosimy wszyscy ryzyko, prawda? Możemy Zmieniamy się wraz z tą rewolucją, razem zmieniamy się i ten filozof, który próbuje uruchomić potęgę proletariatu czy innej grupy społecznej, którą chce wyprowadzić do walki, I, i oczywiście proletariat wraz z nim. A więc dzielą jakby tę samą dramatyczną przygodę rewolucji. Oczywiście nie ma sensu tutaj powtarzanie tych obiegowych elementów marksizmu, o których wszyscy. Wiemy, słyszeliśmy w czasach szkolnych i do dzisiaj się pewne elementy powtarza, a więc koncepcja społeczeństwa klasowego. Koncepcja kolejnych, no można tak powiedzieć, etapów rozwoju historycznego od niewolnictwa od Wspólnoty Pierwotnej przez niewolnictwo, feudalizm do kapitalizmu, w którym kumulują się sprzeczności, i prawda w ten sposób toruje się droga do tej ostatecznej walki proletariatu z niesprawiedliwością kapitalizmu, ale. Warto zwrócić uwagę na ten najbardziej znany dokument, który już Karol Marx napisał wspólnie ze swoim przyjacielem, synem niemieckich przemysłowców z Barmen, Fryderykiem Engelsem. Mam na myśli oczywiście jego manifest komunistyczny z 1848 roku. Z pasją wielką napisany Marx no, umiał pisać zjadliwie, z wielką energią pióra. Cały ruch młodoheglowski można powiedzieć, by jest, jak to się wyraził jeden z filozofów konserwatywnych końca XX wieku, nieocenionym rezerwuarem inwektyw. To znaczy potrafili wymyślać takie inwektywy, które nikomu innemu by do głowy nie przyszły. Marks też celował w takim zjadliwym opisywaniu rozmaitych swoich przeciwników. Przykładem takiej prozy jest właśnie manifest komunistyczny który w skrócie przedstawia tę wizję walki, jaka musi nieuchronnie nastąpić i której ostatecznym wynikiem będzie nie tylko zwycięstwo proletariatu, ale wraz ze zwycięstwem proletariatu unieważnienie wszystkich problemów, które do tej pory trapiły ludzkość. A więc zniknie rodzina w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, rodzina jako źródło wysysku. O tym mówi Marx i Engels mówią w, 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 w Manifestie Komunistycznym. Znikną narody, bo narody ich sprzeczności są wynikiem tylko trwania społeczeństwa klasowego. Otóż powiedziawszy to, Marx jednocześnie przez całe swoje życie, a umarł w roku 1881. Marks całe swoje życie wykorzystywał, całe swoje dojrzałe życie wykorzystywał kwestię narodową do promowania zasady rewolucji. To jest powód, dla którego Marks gorąco popierał polską walkę o niepodległość. Niezależnie od tego, co o Marksie myślimy, a, a myślę, że trudno o nim uczciwie myśleć dobrze. To trzeba to mu oddać, że sympatyzował i z piórem w ręku to podkreślał wielokrotnie z kolejnymi wybuchami polskich powstań, ponieważ Marks oceniał sytuację polityczną Europy XIX wiecznej w kategoriach polityka rewolucjonisty, a nie tylko teoretyka marksizmu, filozofa. Był właśnie praktykiem, chciał zmienić świat. Skoro chciał zmienić świat, musiał spojrzeć na ten świat w kategoriach siły. Kto jest najsilniejszą oporą, podstawą systemu zniewolenia, systemu zła, który chciał obalić. I zawsze wychodziło mu z jego kalkulacji, że Rosja, że imperium rosyjskie. W rękopisach Marksa, które wydała matka Adama Michnika, Helena Michnik, Znajduje się między innymi takie zdanie, wydała na początku lat chyba 60. czy w latach 60. XX wieku. Znajduje się takie zdanie, iż odbudowanie Polski jest unicestwieniem rosyjskich snów o panowaniu światowym. Bardzo trafna formuła właściwie. Zresztą Marks rozbudował te, to zdanie do niesłychanie bogatej publicystyki obejmującej kilkadziesiąt artykułów obszernych, w okresie wojny krymskiej, to znaczy wojny, w której Rosja starła się z państwami zachodnimi w latach 1853-56, gdzie Marks no, niesłychanie wnikliwie i złośliwie analizował całą historię Rosji jako historię despotyzmu, zniewolenia, propagandy niewolnictwa. Pisał to do najbardziej popularnej gazety amerykańskiej o najwyższym nakładzie. Otóż mówię to nie dlatego, żebyśmy nagle zapałali wszyscy sympatią do Karola Marksa, tylko po to, byśmy zrozumieli, że Marks traktował rzeczywistość polityczną, społeczną jako, można powiedzieć, zestaw okazji do rozpalenia w tej rzeczywistości rewolucji, powstań, ruchów politycznych, które tę rzeczywistość zmienią. Z tego punktu widzenia Jednoznaczny był jego werdykt, iż Polska wciąż tę rzeczywistość XIX-wiecznego porządku kwestionuje, wciąż próbuje naruszyć, wciąż próbuje obalić swoimi powstaniami. I stąd sympatia Marksa do polskich powstań. Sympatia, która ma zresztą swój, no, można powiedzieć, nieoczekiwany finał w postaci... Założenia pierwszej międzynarodówki komunistycznej. Przypomnę, że miejscem zgromadzenia, na którym powołano tę organizację, pierwszą międzynarodówkę w roku 1864 w Londynie, była manifestacja solidarności z powstaniem styczniowym. To był powód, dla którego została bezpośrednio zwołana, czy pretekst, dla którego została zwołana. Otóż w ten sposób chcę tylko, nie wnikając dalej w analizy już Marksa, które dla mnie są zbyt zawiłe i były zbyt zawiłe dla cenzorów rosyjskich w wieku XIX, tak iż pozwolili wydać kapitał Marksa trzy lata po wydaniu oryginału w Niemczech. W tej samej carskiej Rosji, którą tak Karol Marks obsmarowywał, pozwolono wydać, a cenzura była tam bardzo surowa, kapitał Marksa, bo cenzor zapisał. To jest tak skomplikowane i tak głupie, że tego nikt nie przeczyta. Więc możecie spokojnie drukować i w ten sposób drugim językiem po języku oryginału, w którym kapitał był dostępny, był język rosyjski już w latach 70. Ale nie będziemy o tym mówili, wiemy co dalej z kapitałem, to znaczy dziełem Marksa i z tym jego etosem rewolucyjnym. Tarzącym wykorzystać każdą okazję do rozpalenia wojny, zrobią jego rosyjscy następcy na czele z Włodzimierzem Iliczem Leninem. Nam wystarczy w tym miejscu postawić może nie kropkę, ale średnik, żeby stwierdzić, iż dziedzictwo myśli wieku XIX, dlatego co najgorsze w XX stuleciu, po dzień dzisiejszy nie ogranicza się na pewno do samego Marksa, do tej wizji hmm, wojny totalnej w imię wyzwolenia klasy, w imię tej wizji rozpłynięcia się jednostki, jakby w ruchu społecznego wyzwolenia, za które. Hmm, ceną może być nawet zabicie drugiej połowy ludzkości prawda wyzwalamy połowę jeśli to się uda to możemy nawet dla tego celu zabić drugą połowę to jest jakby pewnego rodzaju logika marksizmu prowadzącego do zbawienia zbiorowego samozbawienia ludzkości przez wojnę przez wojnę klasową otóż ten patos rewolucyjny zdawał się wyczerpywać Końcu XIX wieku przypomnijmy. W sytuacji, kiedy robotnicy, proletariat zaczęli realizować swoje zwykłe, ludzkie marzenia nie przez rewolucję, ale przez reformy społeczne odgórne. Najskuteczniejsze w Niemczech w państwie Bismarka, który był pionierem. Państwa opieki społecznej wprowadził 8 godziny dzień pracy, wprowadził ubezpieczenia społeczne, zakaz pracy dzieci. No po to właśnie, żeby rozładować potencjał rewolucyjny. I już pod koniec życia Marksa, a tym bardziej w ostatnich latach życia jego przyjaciela i kontynuatora Fryderyka Engelsa, który dożył połowy lat 90. XIX wieku, stawało się coraz bardziej prawdopodobne, że ruch robotniczy. Zmieszczanieje, że tak powiem, z punktu widzenia Marksa, straci cały impat rewolucyjny, przekształci się w socjaldemokrację, która chce tylko przez reformy doprowadzić do dobrobytu i wyrównania, jeżeli można tak powiedzieć, nierówności społecznych między poszczególnymi klasami. Inaczej będzie w Rosji. Nie byłoby inaczej, gdyby nie pierwsza wojna światowa, gdyby nie masowa przemoc wyzwolona przez tę wojnę, która dała narzędzia do ręki bolszewikom, karabiny do rąk setek tysięcy ludzi. Którzy mogli je w pewnym momencie odwrócić, cofnąć z frontu przeciw niemieckiego i zacząć strzelać do własnych oficerów, do własnych współobywateli. Ale także ta wojna, która oswoiła ludzi z przemocą, oswoiła z masowym zabijaniem, to był wielki przełom cywilizacyjny. Nie byłoby tego przełomu, gdyby nie inny jego zwiastun oprócz Marksa był nim młodszy o pokolenie niecałe może pokolenie Fryderyk Nietzsche Nietzsche urodzony w roku 1844 który urodził się i był wychowany w rodzinie luterańskiego pastora żył w tych pierwszych latach swojego dojrzewania w takim można powiedzieć estetycznym zniesmaczeniu rodziną, w której tej prawdziwej wiary, mimo że ojciec był pastorem, takiej namiętnej wiary nie było. To była wiara liberalnego chrześcijaństwa, wiara letnia, wiara, która temperamentowi młodego Fryderyka niczego nie odpowiadała. Przeznaczony do służby w artylerii, został ostatecznie z niej zwolniony ze względu na swój stan zdrowia, a przede wszystkim także ze względu na swoje inne talenty. Skupiał się na studiach nad antykiem, kochał nade wszystko filozofię i kulturę grecką i jako profesor filologii antycznej greckiej został zatrudniony na Uniwersytecie w Bazylei, gdzie pracował w latach 1869-79. Uwolniony od obowiązków akademickich mógł skupić się na pisaniu i w następnym dziesięcioleciu do 1989 roku napisał swoje najważniejsze dzieła: Narodziny tragedii, niewczesne rozważania, wiedzę radosną, genealogię moralności czy tak, orzecze Zaratustra. Poza dobrem i złem wymieniam tylko tytuły najważniejszych zbiorów aforyzmów, bo właściwie taką formę mają dzieła niczego. W roku 1889 ujawnił się w jego organizmie skutek syfilisu, który dręczył go przez ostatnich 11 lat życia, czyniąc z niego no, kompletnego kalekę fizycznego i duchowego, żyjącego w, w ciasnych, bardzo ścianach własnego szaleństwa pod opieką siostry Elżbiety Forster, a więc. De facto można powiedzieć 10 czy najwyżej kilkanaście lat twórczego życia, które istotnie przyniosło niezwykle ważne konsekwencje dla myśli europejskiej następnego wieku. Marx, przepraszam, Nietzsche w tekście, który jest szczególnie ważny dla mnie, bo dotyczy historii i historyków. W jednym z esejów zamieszczonych w zbiorze Niewczesne Rozważania z 1876 roku, w eseju zatytułowanym O użyciu i nadużyciu historii, rozpatruje jakby trzy rodzaje uprawiania historii. A więc jest to historia monumentalna, ta, w której czcimy. Pewne wzory z naszej tradycji wyprowadzone, stawiamy na pomniki. No, można by powiedzieć, ta historia, która buduje pozytywną politykę historyczną. To, z czego jesteśmy dumni, to, do czego chcemy nawiązywać to, co jest dla nas wzorem. Drugi rodzaj historii to jest historia krytyczna, ta, którą uprawiamy w sposób, który ma pokazać podszewkę. Tej pierwszej opowieści, pokazać, że pomniki można odbrązowić, że za tym brązem kryje się coś wstydliwego, zapewne jakaś ukryta zbrodnia, słabość. Ta, ten rodzaj historii oczywiście odpowiada zupełnie innym potrzebom emocjonalnym. Być może to jest różnica charakterów. Są ludzie, którzy lubią po prostu. W, u innych odnajdywać wady, bo zwróćmy uwagę, że ci, którzy uprawiają historię krytyczną, nigdy nie adresują jej pod własnym adresem. Czy ktoś czytał historię krytyczną Adama Michnika o Adamie Michniku? Nigdy, prawda? Czy któregokolwiek, to wymieniam tylko tak dla przykładu, któregokolwiek z historyków krytycznych, zawsze, kiedy państwu będą, że tak powiem, czy, czy w rozmowie gdzieś pojawi się ten argument krytycyzmu. Pierwszym testem na krytycyzm jest autokrytycyzm, prawda? jeżeli uprawiamy tego rodzaju krytykę. Ale wreszcie, trzeci rodzaj, który wymienia Nicze, to jest historia antykwaryczna, ta którą uprawiamy po prostu no, z sympatii dla tego, co było egzotyczne, nam się z dzisiejszego punktu widzenia wydaje kiedyś panie w Krynolinach, prawda? Czy panowie w cylindrach, czy Panowie w zbrojach, a, a panie w jakichś innych strojach ze średniowiecza czy ze starożytności. To nas pociąga jako pewnego rodzaju egzotyka i z sympatią pogrążamy się w tej egzotyce, rozczytujemy w książkach, które pokazują dawne sposoby życia. Nie po to, by je na pomnik wstawić, ani nie po to, by je krytykować, znajdować w tym jakieś zło pod spodem, ale po prostu z takiej czystej sympatii. Otóż wszystkie te trzy rodzaje w istocie nicze stawia na ławie oskarżonych stwierdza że one wszystkie odciągają nas od życia życia tu i teraz że nie powinniśmy ani stawiać tych idoli na postumentach bo one przytłaczają nas tych z przeszłości prawda one nie pozwalają nam żyć naszymi sprawami tu i teraz Myślimy sobie, a co by zrobił, no nie wiem, powiedzmy Józef Piłsudski dzisiaj. Niepotrzebnie, bo Józef Piłsudski już dawno umarł, nieważne co by zrobił. Nasze potrzeby są zupełnie inne niż Józefa Piłsudskiego, Władysława Jagieły. Nie przejmujmy się nimi, żyjmy własnym życiem. Tak samo skupianie się na krytyce tego, co było, odciąga nas od teraźniejszości, a w najbardziej żałosny sposób czyni to historia antykwaryczna. Otóż dlaczego o tym mówię, choć nie jest to na pewno centrum filozofii niczego. Otóż dlatego, że z tego punktu widzenia krytyki historii i historyzmu możemy dojść do, do tego centrum chyba najkrótszą drogą, a mianowicie dla niczego najważniejsze było rozpoznanie chwili bieżącej, w której on żyje i rozpoznanie w niej tego, co uważał za naturalne potrzeby człowieka. Wszystko, co odciąga od tych potrzeb, uznaje za, za przeszkodę, która powinna być obalona, odrzucona. I tu już zapewne słyszycie Państwo albo domyślacie się, w jakim kierunku będzie szła ta myśl. No oczywiście chrześcijaństwo trzeba obalić. Trzeba Boga obalić, żeby żyć w pełni chwilą, prawda? Być panem samego siebie, panem swojej chwili, chwili, która jest jedyną dostępną nam wiecznością. Nicze, jeszcze bardziej nawet niż Marx i to do końca życia, do końca swojego życia w szaleństwie, traktował Chrystusa jako osobistego wroga. Można powiedzieć, był przejęty tym, że jest On i Chrystus, prowadzi wojnę z Chrystusem na na słowa. W tym sensie traktował Chrystusa bardzo poważnie. To była jego jakby osobista tragedia, osobista walka. Dlaczego taki punkt widzenia przyjmował? Otóż nie zrozumiemy tego, jeżeli no nie przyjrzymy się trochę sposobowi odbioru chrześcijaństwa w mieszczańskich rodzinach niemieckich wieku XIX. Na pewno nie tylko niemieckich. Zdarzało się to na pewno w wiktoriańskiej Anglii. Pewnie także we Francji III, przepraszam, II Cesarstwa, czy III Republiki, czy, czy w Polsce pod rozbiorami, ten rodzaj stosunku do religii, który czyni z niej martwą religię, która jest tylko i wyłącznie obrządkiem, rodzajem, można powiedzieć, powierzchownej przyzwoitości, kodu kulturowego, za którym nie stoi żadna już metafizyka. Otóż tak właśnie postrzegał to Nietzsche, wyniósł to przekonanie z własnego domu i uogólnił to spostrzeżenie na przekonanie, że w istocie widać, że w społeczeństwie współczesnym, takim jakie obserwował, czyli społeczeństwie niemieckim drugiej połowy XIX wieku, Bóg umarł. To jest to kluczowe stwierdzenie niczego. Choć pojawiają się, prawda, czasem takie karykatury już po śmierci Niczego. Pokazujące no, zupełnie inny napis. Nie Bóg umarł, podpisane Nicze, tylko Nicze umarł, podpisane Bóg, prawda? To niestety drugie jest niewątpliwie faktem od roku 1900. Ale wracając zupełnie serio do, do punktu wyjścia filozofii Niczego. To można w niej odnaleźć no, jakiś element autentycznej krytyki stanu świadomości religijnej społeczeństw europejskich drugiej połowy XIX wieku. Uznawszy ten stan za. Za właściwy opis rzeczywistości, że już nie ma Boga w stosunkach między ludźmi, wyparował jakby. Nie, nie można zaobserwować prawdziwie wierzących, choćby po własnym ojcu Nicze to sądził. A jednak, stwierdza Nicze, wciąż społeczeństwo, ludzkość. Zachowuje się tak, jakby Bóg istniał, czyli żyje w nieprawdzie, żyje, by użyć terminu heglowskiego, którego samnicze nie używał, w alienacji. Prawda? Żyjemy tak, jakby Bóg był, chociaż Boga nie ma. I to, co powoduje szczególną fałszywość tej sytuacji, to to, że nadal te najważniejsze pojęcia, do których się odwołujemy, a więc prawdziwości świata. E, y, m, która przecież zależy, zależała wcześniej od stwierdzenia, że gwarantuje to Bóg, prawda, że wszystko to opiera się na boskiej sankcji, na Bogu Stworzycielu, na Bogu Gwarancie Moralnego Porządku, moralność, sprawiedliwość. To wszystko funkcjonuje dalej, jakby, chociaż już nie ma tego Gwaranta. Sytuacja robi się coraz bardziej fałszywa. Nauka próbuje zastąpić Boga w roli tego Gwaranta Porządku. Jakiegoś trwałego układu odniesienia. Ale właściwie z każdym dniem Nietzsche przekonywał się, że ten porządek jest całkowicie fałszywy. Skoro wyrwano podstawę spod niego, podstawę jaką jest Bóg, to cały ten porządek jest jedną obłudą. W tej sytuacji należy zedrzeć tą maskę obłudy i trzeba, to jest pojęcie niczego przewartościować wartości. To znaczy trzeba. Stwierdzić, że cały nasz świat jest ugruntowany w nicości. Na tym polega nichilizm niczego. Jeżeli jest cokolwiek na tym świecie, to opiera się na niczym. To nie jest oczywiście grasłów z nazwiskiem niczego, który notabene był szalenie dumny z tego nazwiska, uważał, że ono odwołuje się do polskiej tradycji szlacheckiej, że w oryginale brzmiało ono nicki. I że to jest najlepsze możliwe pochodzenie, jakie się może zdarzyć wolnemu człowiekowi, pochodzić od polskiego szlachcica. Bardzo wysoko to sobie cenił. I te, te wąsy jego charakterystyczne, które później Piłsudski naśladował, no tak, to był dokładnie ten sam model wąsów. Z kolei sam Nicze uważał, no, w jakiejś mierze za odzwierciedlenie tej swojej staropolskiej genealogii, wymyślonej oczywiście, bo chyba nie pochodziło od żadnych nickich. Ale mówi to coś o, o pewnej ważnej cesze myśli niczego, a mianowicie o wyniesieniu na najwyższy piedestał wolności, wolności indywidualnej. Wierzył, że w największym stopniu ona była jakoś zrealizowana w tej polskiej tradycji politycznej, oczywiście pierwszej Rzeczpospolitej. Nie zajmował się tym szczególnie, ale mówię o tym dlatego, żeby powiedzieć, że nicze na pewno nie był nacjonalistą. W ogóle był mu obcy niemiecki nacjonalizm. Najbardziej kochał Grecję, kulturę grecką. Bardzo podziwiał właśnie tę wolność polską, to i owo lubił u Francuzów, no, stosunkowo może najmniej Anglików cenił, uważał, że są szczególnie przyziemni, nieciekawi właśnie tacy obłudni w tym udawaniu, że jest jakiś porządek, porządek liberalny. Natomiast nigdy nie, nie idealizował Niemiec, niemieckiej kultury. To dopiero jego siostra, która przejęła spadek po nim, także spadek w postaci jego dzieł, zaczęła interpretować te dzieła, czy nadała im interpretację sprzyjającą późniejszemu narodowemu socjalizmowi. Wracając do samego niczego, no skoro trzeba przewartościować wszystkie wartości, stwierdzając, że one są ugruntowane tylko w nicości, a nie w Bogu, to znaczy, że prawda nie jest ważna, że sprawiedliwość nie jest ważna, nie ma żadnej wartości, ani prawda, ani sprawiedliwość. Żadne z tych pojęć, którymi do tej pory zajmowała się filozofia, postęp, czystość, cnota, to wszystko są pojęcia puste doskonale, skoro ugruntowane w nicości. A zatem stwierdza Nietzsche trzeba wyjść poza dobro i zło. Tego dotyczą jego traktaty właśnie poza dobrem i złem i genealogia moralności. Prowadzi ta myśl w stronę wyjścia poza jakąkolwiek można powiedzieć tożsamość. No bo skoro nie ma żadnej hierarchii wartości, ona jest w niczym nie ugruntowana, to Trzeba cofnąć się poza sam podział na dobro i zło, poza rozróżnienie wartości. Już Państwo domyślacie się, gdzie jesteśmy, jeśli przypomnicie sobie Państwo pierwsze nasze spotkanie poświęcone historii myśli. Jesteśmy blisko taoizmu, blisko tej szkoły klasycznej myśli chińskiej, która proponowała właśnie wyjście poza kategorie. Żebyśmy nie zagubili się w nich, to właśnie nie wartościujmy, nie... E, Angażujmy się w przeciwstawianie pojęć, ponieważ prowadzi nas to zawsze tylko do błędu. Wyjdźmy poza te pojęcia. To jest wezwanie także niczego, ale inaczej niż w taoizmie na pewno, do którego sam nicze nie nawiązywał. To mówię tylko na zasadzie skojarzenia, spostrzeżenia, którego nicze nie dokonywał. Ale to, co na pewno różniło niczego od tego taoistycznego życia poza dobrem i złem, to pojęcie woli mocy. Które rozwija w genealogii moralności. Nietzsche kontynuował w ten sposób rozważania Hegla o relacji między panem i niewolnikiem. Nietzsche chciał rozwijać filozofię dla panów, dla tych, którzy gardzą niewolniczą mentalnością. Chciał rozwinąć filozofię opartą na pewnej wizji greckiej megalopsychii, to znaczy takiej wspaniało myślności. Tych, którzy są na tyle silni, by nie przejmować się słabymi, by deptać słabych bez zmrużenia okiem. Jeśli tylko każe im to zrobić, można tak powiedzieć ich no, ekspresja, ich interes, prawda? Najlepiej może wyraża, wyrażą to nastawienie niczego dwa cytaty, które pozwolę sobie przytoczyć. Pierwsze, które mówi o relacji między spojrzeniem na historię niczego a, a jego postulatem, by odejść od historii w stronę potrzeb jednostki w danej chwili. Cytuję z jego niewczesnych rozważań. Były stulecia, gdy Grekom groziło niebezpieczeństwo podobne do tego, jakie nam zagraża a mianowicie, że zginą od zalewu obcości i przeszłości, że zatopi ich historia. Ich kultura była od dawna chaosem cudzoziemskich form i pojęć semickich, babilońskich, lidyjskich, egipskich a ich religia była zaiste areną walki bogów całego Wschodu. Grecy uczyli się stopniowo organizować chaos, przez to, że zgodnie z delficką nauką poznaj samego siebie, powracali myślą do siebie, to znaczy do swoich autentycznych potrzeb. Nicze w ten sposób jakby redefiniuje podstawę, można powiedzieć, greckiej filozofii. Ta delficka wyrocznia poznaj samego siebie, do której nawiązywał Sokrates. Jest zupełnie inaczej, że tak powiem, odczytana przez niczego. Poznaj samego siebie, to znaczy poznaj tylko siebie. Już wszyscy inni, którzy siedzą na tej sali, są nieważni, tylko ja się liczę. Ci, co byli przede mną, też nie mają żadnego znaczenia. Ci, którzy będą po mnie, też nie mają żadnego znaczenia. Poznaj swoje potrzeby, swoje indywidualne, jednostkowe potrzeby w danej chwili i realizuj je. Jeżeli potrafisz się je realizować, nie licząc się z żadnym innym człowiekiem, to znaczy, że należysz w pewnym sensie do tej rasy panów, że jesteś tym silnym człowiekiem, że masz w sobie wolę mocy. I tu drugi cytat, który właśnie do tego nawiązuje z genealogii moralności. Najdawniejsze państwo wystąpiło i działało jako straszliwa tyrania, jako miażdżąca i bezwzględna maszyneria. Aż w końcu ten surowiec. Czyli ludzie był nie tylko urobiony i uległy, ale i uformowany. Użyłem słowa państwo, rozumie się samo przez się, kogo mam na myśli. Sferę blond drapieżników, rasę zdobywców i panów, która zorganizowana na wojenny sposób i wyposażona w zdolność zorganizowania, swe straszliwe łapy kładzie bez skrupułów na być może niepomiernie liczniejszej ale jeszcze bezkształtnej, jeszcze koczowniczej ludności. Bo przecież w ten sposób poczyna się na Ziemi państwo. Nie wiedzą oni, ci urodzeni organizatorzy, czy to, co to wina, co odpowiedzialność, co wzgląd. A więc to jest istota każdej organizacji politycznej. Są ci, którzy bezwzględnie potrafią realizować swoje cele, oni wygrywają. To jest ta rasa, no, nazywa ich blond zdobywcami. Stąd oczywiście późniejsze, łatwe nawiązanie poprzez siostrę do y, teorii rasowej, y, y, prawda, podjętej przez Adolfa Hitlera, ale nie o to akurat niczemu chodziło. Chodziło mu o to, że y, zawsze silniejsi ludzie. Bezwzględnie potrafią podyktować swoją wolę słabszy, a słabsi, tak jak to opisywał trochę Hegel, choć rozwinął to Nietzsche, słabsi potrafią się bronić przed silnymi ludźmi. W jaki sposób? Tworząc swoją religię i swojego Boga religię skrupułów, religię wyrzutów sumienia, religię moralności. I Nietzsche stara się przedstawić moralność, moralność chrześcijańską w szczególności jako wytwór historii. Ona powstała na pewnym etapie jako sposób obrony słabych przed silnymi, który miał spętać tych silnych, te blond bestie, właśnie tym co nazywa Nietzsche nieczystym sumieniem. I mówi, że jest to choroba, nie ma co do tego wątpliwości. A więc choroba, z której można się wyleczyć, wyrosnąć, jakby. To stwierdziwszy, Nietzsche nazywa religię owocem resentymentu, to znaczy słabi zazdroszczą silnym ich woli mocy. I w ten sposób wymyślają, budują stopniowo religię opartą na przekonaniu, że słabość, że ofiara, że pokora jest drogą do zwycięstwa. I tak Nietzsche w ludzkie, arcyludzkie, w swoim zbiorze aforyzmów, przemienia, można powiedzieć, yy, słowa Chrystusa z Ewangelii Łukasza. Pisze tak, U Łukasza, rozdział 18, werset 14, poprawnie powinno być. Kto się poniża, chce być wywyższony. Że taki jest sens chrze chrześcijaństwa, że chce wywyższyć słabych. W pewnym sensie można powiedzieć, że nawiązuje do tego dzisiejsza strategia polityki historycznej, która akcentuje rolę ofiary, czasem ponad miarę. To znaczy, kiedy we współczesnych zawodach, które można powiedzieć rozpoczęła tragedia II wojny światowej, doświadczenie Holokaustu, szanse na promocję, w strukturze czy w hierarchii międzynarodowego autorytetu, powodzenia, respektu ma ten, kto może wylegitymować się skuteczniej rolą większej ofiary. No oczywiście, miejsce zajęte, jak o tym mówił pan Dawid Warszawski, miejsce na szczycie cierpienia jest jedno. Ta głęboko rasistowska uwaga, zawsze to podkreślam, bo to znaczy, że. No, tylko jeden naród ma prawo do, do, do miejsca na, na tym szczycie cierpienia, prawda, w tej hierarchii, że cierpienie ludzkie, niezależnie od tego, kto z jakiego narodu pochodzi, y, zawsze jest takie samo, tak samo warte uwagi i współczucia. Ale jest w tym jakaś logika współzawodnictwa, właśnie o to miejsce w hierarchii ofiary. Jest w tym niebezpieczna pokusa. Ale nie na tym punkcie chcę się zatrzymać, tylko chcę powiedzieć, że te rozważania niczego prowadzą do przekonania, że jedyną miarą sprawiedliwości jest życie, życie w danym momencie. Prawda? Jeżeli potrafimy go użyć w walce, jeżeli potrafimy narzucić swoją wolę innym, tu i teraz, to to jest sprawiedliwe. To jest sposób na opanowywanie chaosu, przełamywanie moralności niewolników, przełamywanie tej religii opartej na resentymencie. Ktoś może powiedzieć czy jest sens o tym mówić dzisiaj tutaj zwłaszcza na tej sali. Myślę, że niestety jest sens, dlatego że jak spróbuję jeszcze na samym końcu teraz państwu w paru zdaniach powiedzieć bardziej nawet niż religia Marksa Celowo używam sformułowania religia Marksa, bo na sposób religijny doktryna Marksa została przyjęta w XX wieku. To dziedzictwo niczego kształtuje dzisiejszą cywilizację, czy antycywilizację Zachodu. Otóż to, co charakteryzuje obydwa te sposoby myślenia wprowadzone odpowiednio przez Marksa i przez niczego, to jest absolutne rozbicie wspólnoty opartej na rozróżnianiu dobra i zła czyli tej koncepcji, którą sformułował Arystoteles, którą rozwija Cyceron, święty Tomasz, a która jest podstawą naszego sposobu staropolskiego, polskiego i oczywiście nie tylko polskiego także każdego republikańskiego. Sposobu widzenia świata polityki. Fundamentem od czasów Platona, nie od chrześcijaństwa, ale już od czasów Platona, a więc mistrza i nauczyciela Arystotelesa, tego właśnie porządku politycznego jest Bóg, jest rzeczywistość wieczna. Jeżeli się ją zabierze, jeżeli się ją zaatakuje, jeżeli się ją zniszczy, Wtedy rzeczywiście można z porządkiem tu, na ziemi, zrobić wszystko. Zrozumiał to Marks, a raczej zrozumieli to już jego nieco starsi koledzy, tak zwani młodohegliści i on podjął ten wątek. I rozumiał to doskonale także Nietzsche, choć Nietzsche przyjmował to jako tragedię. Dla Marksa, można powiedzieć w kategoriach Arystotelesa z jego poetyki, historia przedstawiała się raczej jako komedia. Bowiem cechą komedii jest pozytywne, szczęśliwe zakończenie. Marx przewidywał takie zakończenie: jedna połowa ludzkości wymorduje drugą, i prawda, ta druga połowa będzie żyła długo i szczęśliwie spełniwszy swój gatunkowy, można tak powiedzieć, potencjał. Natomiast Nietzsche widział tę przyszłość panów jako nieuchronną tragedię. Zakładał, że, zwy... że, że ulegną w starciu, mogą ulec w starciu z tą siłą religii resentymentu, nawet już bez Boga realizowaną przez współczesny świat. Ale obaj negowali, obaj oni i ich naśladowcy negowali znaczenie Porządku moralnego, opartego, ufundowanego na Bogu. Obaj negowali także pojęcie sprawiedliwości, stąd wynikające. Obaj negowali znaczenie wolności w takim znaczeniu, w takim sensie, przepraszam, w takim rozumieniu, jakie bliskie było klasycznej wolności w Grecji. Jakie podtrzymana, jaka podtrzymana została w nauce chrześcijańskiej, zwłaszcza w doktrynie tomistycznej, i która przeniosła się w myśl republikańską także epoki wczesno-nowożytnej. Otóż dla dziedzictwa niczego szczególnie ważne było właśnie to, Wyeksponowanie wolności skupionej na jednej osobie, wyłącznie jedna osoba realizuje swoją wolność w sposób nieskrępowany. Jej skrępowanie przez stosunki z innymi ludźmi będzie upadkiem. Otóż wiemy, że tego rodzaju arystokratyczna czy no całkowicie ego Centryczna wizja wolności nie może utrzymać się w żadnym porządku politycznym. Ona przeżywa załamanie w XX wieku. Nie da się zrealizować. Utopia Marksa zrealizowana przyniosła setki milionów ofiar. Utopia niczego, poszukiwanie spełnienia w, w nowej formie, której niczego nie przewidywał zorganizowanej rasy panów, utożsamionej z Niemcami. Dopełniła tę hekatombę walki klasowej kolejnymi setkami milionów ofiar, czy dziesiątkami milionów ofiar przynajmniej. Ale współcześnie w tym, co nastąpiło po doświadczeniach tych dwóch totalitaryzmów, obserwujemy dalszy ciąg tego samego procesu ucieczki od polityki w rozumieniu arystotelesowskim. Przesunięcie nastąpiło w kierunku raczej, powiedziałbym, doktryny niczego niż Marksa, a mianowicie w kierunku przekonania, że liczy się tylko jednostka, liczy się tylko człowiek. Nie człowiek we wspólnocie politycznej, ale liczy się człowiek z jego naturalnymi potrzebami z jego potrzebami ciała wyłącznie. Taką trafną formułę ukuł jeden ze współczesnych. Publicystów, filozofów polskich, mówiąc o zjawisku bardzo rozpowszechnionym współcześnie filosomatyzmu. Nie chodzi o filosemityzm, ale o ukochanie nade wszystko ciała, własnego ciała, kult ciała, prawda? Siłownia, rower, biegi, to jest najważniejsze w życiu. Oczywiście w pewnym zakresie to jest bardzo zdrowe wszystko. I nie należy traktować ciała jak manicheiści. Jako no, narzędzia zniszczenia, które, które powinniśmy wyłącznie umartwiać. Ale skupienie w całości naszego, by tak rzec, ja na własnym ciele, pociąga za sobą pewne konsekwencje polityczne, a raczej depolityzujące. Rozważają je, no, można powiedzieć, w nowym, bardzo interesującym, chyba dominującym we współczesnej filozofii politycznej nurcie zjawiska czy, czy, czy koncepcje określone wspólnym nurtem biopolityki. Otóż ta biopolityka na rozmaite sposoby odczytywana znajduje między innymi taką oto lekturę w ujęciu dwojga węgierskich uchodźców z 1956 roku, akurat obchodzimy rocznicę 60. Tych tragicznych wydarzeń na Węgrzech, związanych akurat z dziedzictwem Marxa Agnes Heller i Ferenc Feher, którzy w latach 90. stwierdzili, że na Zachodzie, na który się przenieśli, obserwują jak właśnie to skupienie na ciele, na indywidualnym ciele i jego potrzebach. Sprawiło, że pojęcie wolności przestało mieć jakikolwiek sens polityczny, bo nikt już nie zaryzykuje, jak w 56 roku Węgrzy zaryzykowali, wyjście przed czołgi, żeby bronić wolności swojej ojczyzny. No bo można sobie skaleczyć paznokieć, prawda? Można nie pójść w związku z tym na siłownię przez czas manifestacji. Może nie być, że tak powiem, okazji, do upiększenia czy pielęgnacji swojego ciała. To ciało może być zagrożone. Skoro tak, skoro, jeśli trafnie odczytujemy, myślę, że trafnie odczytują pewną, pewne zasadnicze przesunięcie we współczesności Heller i Feher, to no, przyszłość polityki rysuje się bardzo krótko jako jej upadek. Ale czy można rzeczywiście liczyć na to, że polityka odejdzie, jeżeli wszyscy będziemy chcieli zająć się tylko własnym ciałem? Każdy skupi się na tych biegach. Nie, ktoś się zajmie naszą polityką. Ktoś weźmie za nas odpowiedzialność, ktoś odnajdzie w sobie instynkt pasterza ludzkiego stada. Ktoś odkryje w sobie tą blond bestię. Zawsze są tacy. Może ona mieć kształt George'a Soros'a, który chce manipulować nie na sposób Adolfa Hitlera, tylko na nowocześniejszy sposób, manipulować ludzkim stadem przy pomocy pieniądza. Może mieć kształt nowoczesnej czy postnowoczesnej biurokracji, która jest sterowana z Brukseli, może mieć kształt czy z jakiegoś innego ośrodka próbującego regulować każdy aspekt naszego życia, oczywiście w trosce o nasze ciało, o nasze bezpieczeństwo. Może realizować się na różne inne sposoby, ale konsekwencja tej posttotalitarnej ewolucji ludzkości w kierunku ucieczki od polityczności, ucieczki od porządku moralnego, w którym można docenić znaczenie wolności, w którym można docenić znaczenie dobra i zła. Prowadzi niewątpliwie przez dziedzictwo niczego, bowiem nicze, zwłaszcza w dwóch traktatach, poza dobrem i złem i z genealogii moralności, uczy, że najważniejszym sposobem wyzwolenia człowieka jest nie tylko wyjście poza te wartości, takie jak dobro i zło, nie tylko ich relatywizacja historyczna, że one gdzieś tam pojawiają się i potem znikają. To już i Marx o tym uczył, prawda, że pojęcia etyczne, moralne mają po prostu swoją historię i są częścią nadbudowy, którą poprzedza ekonomiczna, materialna baza. Ale Nietzsche uczył, że ostatecznym sposobem wyzwolenia jest odrzucenie wszelkiej tożsamości, żeby żadna grupa mnie nie włączyła, nie, nie podporządkowała. Swoim tradycjom, swojej historii, której tak nie lubił. Mówiliśmy o tym, ten cytat przytoczyłem specjalnie. Żeby nie było tych wzorów, które me, mnie poprzedzają, które powinienem naśladować. Żeby nie szacunek wobec tych, którzy byli przede mną, był moim, jeżeli można tak powiedzieć, naturalnym odruchem, ale pogarda, z którą odrzucam wszystko, co nie jest moje tu i teraz. To jest nastawienie współczesnego człowieka. Nastawienie, które najlepiej chyba odzwierciedla współcześnie niezwykle popularny, na pewno najbardziej współcześnie znany filozof z Polski, Zygmunt Bauman, podpułkownik Zygmunt Bauman. To jest, to, to mówię bez żadnej ironii, na pewno najbardziej rozpoznawalny dzisiaj filozof z Polski i być może jeden z kilku najbardziej rozpoznawalnych filozofów w skali światowej, ponieważ to jest jego lekcja posttotalitarnego doświadczenia. Lekcja, która pozwala mu wziąć nawias jego własną biografię także. Jego biografię o prawcy. Nie mam żadnej tożsamości. Nie, nie możecie mnie przyszpilić. Jeśli przyszpilicie mnie, będziecie antysemitami. Jeżeli przyszpilicie mnie z innej strony... Będziecie ludźmi przywiązanymi do swojej wersji ofiar, prawda, do swojej fałszywej tożsamości, a współcześnie żyjemy w płynnej ponowoczesności, gdzie nie ma żadnej stabilnej tożsamości. Gdzie warunki ekonomiczne same sprawiają, że nie możemy jej mieć, a więc pożegnajmy się z jakąkolwiek stałą tożsamością, z jakimikolwiek stałymi punktami odniesienia w rzeczywistości. Płyniemy, prawda, w niej trochę tak jak właśnie. Taości w strumieniu Tao. Ale tak jak Taości mieli swoją drugą stronę, czy konsekwencje w postaci przejęcia właściwych rządów, realnych rządów w Chinach, przez legistów, przez tych, którzy rządzili bezwzględnie i w sposób totalitarny, właściwie. Tak ta wizja człowieka bez właściwości i bez tożsamości, poza jakąkolwiek tożsamością narodową, religijną, napotyka, jako odpowiedź praktyczną na swoje istnienie coraz bardziej wszechobejmującą kontrolę anonimowego aparatu biurokratyczno-ekonomicznego no można tak powiedzieć czasem wyzysku a czasem po prostu kontroli ideałem tego nowoczesnego czy ponowoczesnego państwa czy odpowiedzią na nie na na te wizje człowieka wyzwolonego bez tożsamości jest Ideał, który powstał także na przełomie XVIII i XIX wieku, troszkę wcześniej jeszcze niż Marx i Nietzsche tworzyli ten, ten, można powiedzieć, schemat odpowiedzi na rewolucję francuską. A mianowicie Jeremy Bentham. Obiecałem, że nie będzie nic o Anglikach, ale skończę jednak tym przykładem z Anglii. Jeremy Bentham, twórca filozofii pragmatycznej którego truchło do dzisiaj w imię pragmatyzmu yy, siedzi w, w, w University College of London, prawda, żeby pokazać, że no, po śmierci można swoim ciałem służyć trochę jako pomnik, a trochę jako eksponat naukowy swojej uczelni. Otóż Bentham nie tylko stworzył filozofię pragmatyczną, podporządkowującą całą moralność praktycznej korzyści, jaką można uzyskać ze swojego działania. To fundament liberalizmu, ale anglosaskiego. Ale stworzył także dziełko mniej znane za to jeszcze bardziej charakterystyczne dla współczesności, a mianowicie panoptikon. Tak się nazywa po prostu. I to nie chodzi o panoptikum jako zbiór osobliwości, tylko chodzi o sytuację, w której jesteśmy cały czas obserwowani. Bentham tam chciał zaprojektować doskonałe więzienie. Wtedy nie było kamer przemysłowych, wtedy, czyli w końcu XVIII wieku. A więc za pomocą systemu Luster i centralnie usadowionego strażnika, który ma wgląd we wszystkie korytarze więzienia, a poprzez system Luster we wszystkie cele, jakby przez telewizję przemysłową, choć jeszcze jej nie było, jest w stanie widzieć cały czas wszystkich mieszkańców więzienia. Otóż to jest właśnie odpowiedź postpolityczna na spełnione wizje. Fryderyka Niczego, wizję człowieka, który zajmuje się wyłącznie swoim życiem, swoją wolą, mocy, skupioną na budowaniu muskulatury, skupioną na, można powiedzieć, ciele, skupioną na sobie w każdym razie, zawsze na tej jednej jednostce. Jednej, wyłącznej jednostce. Celowo używam takich określeń, które brzmią jak masło maślane, bo Ludwik Feuerbach, którego tutaj wymieniałem, swoje główne dzieło poza tym o istocie chrześcijaństwa, zatytułował O, o mnie i o mojej jedyności. No, to, to jest taki manifest solipsyzmu, że istnieje tylko ja, prawda? I tylko moja jedyność się liczy. To jest spojrzenie. Milionów, a może setek milionów dzisiejszych mieszkańców cywilizacji zachodniej. I ono znajduje odpowiedź tych, którzy organizują, że tak powiem, właśnie w system panoptikonu takie zatomizowane życie ludzi, którzy nie chcą mieć żadnej tożsamości poza tą, można powiedzieć, postnowoczesną wizją życia, nagiego życia biologicznego. Myślę, że. Obserwując to, mamy współcześnie na tylu przykładach dookoła nas. Mamy pewnego rodzaju alternatywę przed sobą. Możemy poddać się temu prądowi, pójść za nim, dać się ponieść, ale możemy dostrzec także potężny przeciwprąd. Przecież nie wszyscy ludzie ulegli tej, można powiedzieć, pokusie skupienia na samych sobie. Są ludzie nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. Europy i w innych krajach świata, w Stanach Zjednoczonych, w cywilizacji zachodniej, którzy szukają korzeni swojej tradycji, którzy uporczywie odnajdują swoją tożsamość, którzy pamiętają o tym, że Bóg nie umarł, a oni umrą i wyciągają z tego konsekwencje. Próbują organizować swoje życie tak, jak robili to ich ojcowie podtrzymują w ten sposób tradycję patriotyzmu czy patriotyzmów różnych bo patriotyzm ułatwia nam zachowanie postawy wyprostowanej kiedy tyle jest pokus żeby zredukować swoje życie do poziomu małpy dlaczego patriotyzm to ułatwia o tym mówi piękny esej Alasdaira MacIntayera najwybitniejszego współczesnego żyjącego filozofa chrześcijańskiego katolickiego Wcześniej marksisty, który po prostu zmienił swoje poglądy w swojej ewolucji. Otóż w eseju o patriotyzmie Alasdair MacIntyre stwierdza, że patriotyzm dlatego jest cnotą, w odróżnieniu od tych, kto mówił, którzy twierdzą, że patriotyzm jest jak rasizm albo jak faszyzm. Pamiętacie Państwo, był taki artykuł w Gazecie Wyborczej pod tym tytułem. Patriotyzm jest jak faszyzm. Otóż MacIntyre twierdzi, że patriotyzm jest w pewnym sensie konieczną i bezcenną strukturą pozwalającą oprzeć się pokusie moralnego upadku. Bo w naszej naturze ludzkiej jest skłonność do upadania, właśnie do tego, żeby skupić się na własnym ciele, na własnych interesach. To jest część naszej natury. Prawda? To nie jest nic nienaturalnego. Ale jeśli Zejdziemy tylko do poziomu tej natury, to nie wykorzystamy potencjału, który może nas rozwinąć ku górze. O tym uczył już Arystoteles, że cała istota wspólnoty politycznej polega na tym, żeby podnosić nas ku górze, a nie spychać w dół. Otóż patriotyzm sprawia, że czujemy się, jakby otoczeni pod czujnym okiem tych, którzy, tak jak my, szanują te same ideały i tak jak my Wiedzą o tych, którzy ten ideał przed nami tworzyli i wznieśli go bardzo wysoko. Szacunek dla dokonań naszych przodków jest tym, co nas mobilizuje, nie, nie pozwala nam upaść. Właśnie te pomniki, które nam towarzyszą w życiu, one patrzą na nas, one sprawiają, że niekoniecznie tak szybko, niekoniecznie tak nisko upadamy. Jest takie powiedzenie, które zawsze. Lewicowi Wrogowie patriotyzmu lubią cytować powiedzenie pewnego angielskiego publicysty poety czy publicystycznego poety z czasów późnego oświecenia, które mówi, że patriotyzm jest ostatnim schronieniem łajdaka. Bywa tak, Ale najczęściej w swoim wymiarze społecznym patriotyzm jest, jeżeli można tak powiedzieć, dzisiaj we współczesnym świecie, jednym z najskuteczniejszych narzędzi oporu przeciw upadkowi jest łajdactwo. W w które popada się niepostrzeżenie wraz z utratą no, tego moralnego otoczenia, jeżeli ani ojcowie i ich ojcowie, jeżeli właśnie to, co streszcza słowo patriotyzm, niewidzialny łańcuch pokoleń, które spoglądają na nas ani te pokolenia, które będą po nas i chcemy, żeby po nas były i coś odziedziczyły, nas nie mobilizują do pracy, do lepszego zachowania, to upadamy. Ale wiemy jednocześnie w tym rodzaju patriotyzmu, który ma na myśli McIntyre i który starali się podważyć i Marx i Nietzsche jednocześnie, że on nic nie jest wart, jeżeli nie jest ufundowany na porządku wiecznym, na porządku, który poprzedza wszelkie ziemskie ojczyzny. I dlatego razem walka z patriotyzmem i z Bogiem jest podstawą, jeżeli można tak powiedzieć, tej tendencji, którą odzwierciedlają dwa wielkie, złowrogo wielkie nazwiska filozofii politycznej XIX wieku. A dziś stoimy rzeczywiście wobec alternatywy odbudowy, podtrzymania tego chrześcijańskiego patriotyzmu albo wyboru patriotyzmu islamskiego. Dziękuję bardzo.